Ja tylko jeszcze będę sobie tutaj zerkał, czy to jest, czy my zdążymy się, czy się byśmy się wyrobili. Dobra. W taki słoneczny dzień to czas leci. Jak to mawiał klasyk, czas się kurczy jak wełniany sweterek po praniu. Czyli co, że fajne chwile trwają krótko, a gówniane się dłużą. Kiedyś też tłumaczył mi w ten sposób ten, teorię względności Einsteina. Ale kto, kto ci tłumaczył? A nie wiem, nawet nie wiem, czy nie jakiś fizyk, że powiedział. Wiesz, to jest trochę tak, że rzeczy są względne. Jak jest chujowo, to wszystko trwa długo, a jak ten, a jak jest fajnie, to tak szybko leci czas. No, niestety coś w tym jest. No, chyba ja się też pod tym podpisuję. No, mi też dobre chwile jakoś tak szybko umykają, a te przy gorszej pogodzie, jak przed chwilą właśnie gadaliśmy, bywa, że godzina trwa jak dzień, dzień trwa jak rok, a rok trwa jak wieczność. Ja się zastanawiam nad taką rzeczą w ogóle, jak sobie myślimy o czasie. No. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście mamy specjalnego gościa, Dawid. Cześć. Cześć, miło Cię widzieć. Słuchaj, czy w pracy aktora nie masz poczucia, że ty tak dużo wkładasz w pracę, w przygotowanie roli, szczególnie jesteś z tego znany i widziałem trochę twoich filmów, nie wszystkie, ale widać, że to musi być zaangażowanie, a potem się przychodzi na tą premierę, ona leci i ludzie wyjdą z kina i powiedzą, jaki film fajny, a niektórzy zapalą szluga i sobie przypomną, że jutro coś w pracy mają zrobić i nagle, kurde, ten odbiór czasami jest trochę powierzchowny, a w ogóle w stosunku do tego, jaką się robotę w to wszystko włożyło, to wręcz cholera jasna. Bolesny po prostu czasami, no. No? No tak jest, ale myślę, że to jest taka cecha w ogóle wszystkich zawodów, nie? No to jest chyba takim kluczem do tego, co mówisz, jest kwestia uważności. Że jak się pochylimy nad drugim człowiekiem albo jego zawodem i chcemy to zgłębić gdzieś... No właśnie, chociażby za pomocą, nie wiem, takiego wywiadu dowiedzieć się czegoś więcej, no to zaczynamy też więcej rozumieć, inaczej patrzeć na sprawy. Jak pozostajemy na takiej dość łatwej, zaczynamy polegać na takiej ocenie dość takiej powierzchownej, czy coś jest ładne, nieładne, podobało się, nie podobało, no to mam wrażenie, że to ani nie rozwija, ani też nie wnosi niczego do życia i no i możesz, nie wiem, znaleźć jakieś fajne buty i powiedzieć, podobają mi się, nie podobają, no ale jak trafisz na przykład w fajne miejsce, poznasz właśnie, czy to kwestia butów, czy kucharza, jedzenia i tak dalej, jeżeli ten kucharz przyjdzie do ciebie, opowie ci o produktach, opowie ci o tym daniu, opowie ci, nie wiem, o swoich inspiracjach, to nagle na to danie patrzysz przez pryzmat tego człowieka, który to stworzył. Już nie mówię, jak wchodzi w szczegóły, czy ekologiczne, czy nieekologiczne, czy mięso jest, nie wiem, bez jakichś tam dodatków, chemii i tak dalej, no to też spędzasz ten czas i rozumiesz ten zawód troszkę z innej strony. Wszystko to jest kwestia poświęconego czasu, zainteresowania i chcenia przede wszystkim. No i tak się tworzą relacje, tak się tworzą, że ludzie naprawdę już jesteśmy w takich czasach, że człowiek, który jakby już się, powiedzmy, już tak bardzo banalnie dorobił czegoś i powiedzmy ta kariera, czy to kulinarna, aktorska, reżyserska, czy jakakolwiek by nie była, już ktoś dojdzie do jakiegoś punktu, to się zaczyna zastanawiać, jakie sobie cele wyznaczyć na przyszłość. I w gruncie rzeczy, jak ja sobie zadałem to pytanie, to zrozumiałem, że najciekawsze są te właśnie spotkania z ludźmi, ta obserwacja, że najwięcej frajdy sprawia mi właśnie ten okres przygotowawczy. Jezus, jak to tutaj buzuje w plecach. Nie wiedziałem tego. Że jednak ten ludzki aspekt w ogóle w tej całej rzeczywistości, on sprawia mi najwięcej przyjemności. Bez właśnie jakiejś takiej oceny, tylko takiego doświadczania.
Tylko wiesz co, mi chodzi o taką rzecz, że... A reszta jest po prostu miłym dodatkiem. Wiesz, no te premiery, moim zdaniem dobrze, że one tak są i tak po prostu przemykają, no bo my często jesteśmy już w innych historiach. Ja często jak na wywiady idę, kiedy już jest premiera, to ostatnio mi się zdarzyło, że byłem w głowie zupełnie w innych historiach. Musiałem sobie przypomnieć w ogóle, jak mój bohater miał na imię, no bo często to są 2 lata już po... Ja już jestem w innej historii, gdzieś tam, nie wiem, musiałem przytyć, potem musiałem zrzucić wagę i jestem już kompletnie, a poza tym już tyle czasu, 2 lata minęły, jestem już też innym człowiekiem, w innym miejscu, innymi problemami żyję i czy radościami, no i to jest dziwne wracanie do tego. Wiesz, co mi bardziej chodzi w ogóle o widza, bo ja pamiętam, kiedyś poszliśmy na premierę filmu, ja go bardzo lubię, Ave Cesar, braci Coen, mhm. I wyszedłem, akurat byłem w grupie takich ludzi, których niedawno poznałem, chyba była jedna osoba, mnie zaprosiła ze swoimi kolegami, i wychodzimy i cała masa ludzi, oni wyszli zapalić szlugę, coś tam w ogóle gadają, ja mówię, zaraz, żebyśmy do jasnej cholery obejrzeli jakiś film, o czym wy w ogóle rozmawiacie, bo ja obejrzałem całkiem niezłe kino przed chwilą, nie chcemy o tym porozmawiać i miałem takie wrażenie, że może to nawet faktycznie do dzisiejszych czasów się ma, że tyle jest tych natłoku różnych wydarzeń, również sztuki, która jest bardzo często bardzo dobra i w którą artysta włożył potworne zaangażowanie, a widz ma na to, dobra, ciach, było, kurde, tu przeżyłem, teraz tego, co ja jeszcze dzisiaj czy wieczorem zjem paczkę lodów, czy jej nie zjem, cześć, do widzenia. I pytanie jest po prostu, czy czasami to artysty nie boli, że trochę by wymagał od widza tej kontemplacji nad sztuką trochę głębszej. No tak, ale ta kontemplacja wymaga od ciebie po pierwsze skupienia, po drugie jakiejś refleksji, wejrzenia w głąb, czyli jakiegoś wysiłku. Czasami nie jest wygodna i w tym życiu, które często, nie mówię, że wszyscy tak robią i że każdy tak robi, ale często w natłoku informacji, social mediów i tak dalej, no my się bardzo szybko rozpraszamy. Więc nie dziwią mnie takie zachowania, natomiast i one oczywiście dla kogoś, kto stworzył coś w celu niekoniecznie tylko rozrywkowym, ale też w celu, no nie wiem, uświadomienia coś publiczności, no to dla takiego artysty myślę, że to jest bolesne, no ale myślę, że mówię bardzo subiektywnie, no nie na tym się, myślę, że artysta skupia, nie? No bo to już tej odpowiedzialności za to, kto chce co wyciągnąć ze sztuki, no nie można brać na siebie, bo to człowiek sam bierze taką odpowiedzialność, czy poświęca czas i potem myśli o tym, co zobaczył, jak to na niego wpłynęło. Ja byłem 2 dni temu na filmie Strefa Interesów i zrozumiałem, że ta wygoda, która nagle w kinie staje się kompletnie niewygodna, ale ta pozycja bohaterów i ta moja pozycja w kinie, gdzie całe zło tego świata dzieje się w fabule filmu za murem getta, a u nas za granicami na naszego kraju, no jest i te postawy, które są bardzo wyraźnie nakreślone w filmie, jakby daje dużo takich myśli nie do końca pozytywnych na swój własny temat, a jak my się w tej sytuacji zachowujemy, albo jakie decyzje podejmujemy, czy przyzwyczajamy się do tego i chcemy być lepiej na to, co się dzieje, czy ta ucieczka od tego, no ale teraz z drugiej strony co zrobić, no iść się w to zaangażować, nie wiem, iść na front, no dobra, to pomagać, ale jak pomagać? No jest to wielowątkowy i wielo tak naprawdę tematyczny, taki no przejmujący film, kurczę, no.
I myślę o tym, wiesz, trzeci, czwarty dzień z tym chodzę i cały czas się gdzieś tam przeglądam w tym filmie. No to znaczy, że to dobrze, czyli że sztuka zadziałała. Zadziałała. Ale miałem taką pokusę po wyjściu z kina, żeby zaraz to zamknąć w jakąś szufladkę i zostawić. Że nie chciałem wykonywać tego wysiłku, żeby zacząć myśleć o tym, co ten film chciał mi uzmysłowić, albo w jakich sytuacjach chciał mnie przymierzyć do problemów bohaterów, tylko chciałem od tego uciec i żyć takim względnym poczuciem czy szczęścia, czy bezpieczeństwa. Myślę, że to w ogóle są takie kategorie, które są dość naturalne, że nasz mózg w większości chce być w takim względnym poczuciu czy bezpieczeństwa, harmonii i nie katować się jakby negatywnie. No. To wiadomo, natomiast ja się zastanawiam, odnosząc po prostu to do sztuki, czy my nie żyjemy w pewnym czasie pewnego paradoksu, kiedy z jednej strony mam poczucie, że jest najmocniejszy okres sztuki, no najwięcej jest ludzi, którzy robią filmy, muzykę, malują, jest oczywiście bardzo dużo słabych rzeczy, ale jest również bardzo dużo ilość świetnych rzeczy, dobrawne. Tak wybitnych. Wybitnych, to prawda. Nagle Biedne istoty na przykład, no coś dla mnie porywającego arcydzieło, to 5 moich ukochanych filmów. Nie widziałem chyba. Wspaniałe. Ale to jest teraz nowy film, jak gdzieś tak, słyszałem. Tak, teraz jest w kinach jeszcze. A czekaj, możesz mi powiedzieć, o czym to jest? Ha, to jest też tak głęboko skomplikowany, to jest w skrócie o eksperymencie, gdzie mózg dziecka przeszczepia się już do dorosłej, ukształtowanej osoby, obserwuje się, jak ona funkcjonuje w rzeczywistości, czyli osoba, która tak naprawdę dorosła, która zmarła, jej dziecko, które miała w brzuchu, jej mózg tego dziecka, czyli swojego dziecka, wkłada się w mózg dorosłej osoby, czyli matka, która była w ciąży, ma mieć dziecko, teraz to dziecko wyjmuje się mózg i wkłada do dorosłej osoby. No to wymyślili grubo. No. Ale zmierzając jeszcze, eksplorując ten temat, że kurde, właśnie, że poprzez to, że tak dobrych rzeczy jest tak dużo, to uwaga widza, słuchacza jest dużo mniejsza na tych dziełach. Nie można tych dzieł tak bardzo dobrze analizować. Wiesz, kiedyś ludzie słuchali na przykład płyty całej, tak, i dyskutowali, słuchaj, tak, a ten numer, a ten, ale tak, byłaby super, tylko ten jeden numer to mi się nie podoba. Ty, tak, a ty słyszałeś, tak, jak w tej trzeciej minucie wchodzi, tak, ten dźwięk, ja pierdolę, tak, o co im chodziło? No kurna, stary, on zagrał jeszcze pod te słowa, bo miał pokazać, jak to faktycznie brzmi. O kurde, ale fajnie to zrobili. A no, teraz tak, ktoś po prostu... na przykład są też teksty, że nie, kurna, płyty się nie robi, teraz trzeba napierdalać singlami, szkoda zrobić cały koncepcyjny album, i że nagle, wiesz co. No tak jest. Znaczy to jest smutne i przerażające, tak? Ale no, będą powstawać moim zdaniem filmy, które... Myślę, że już powstał taki film, ale go nie widziałem, tylko widziałem zajawkę właśnie w kinie o tym, bo to chyba jakoś jakiś koreański albo chiński, coś w te klimaty, ale że zauważyłem, że już reżyserzy robią filmy, w których wracamy już do takich pierwotnych rzeczy, których mówisz, że poświęcamy czas na przykład na słuchanie całego utworu albo całej płyty. Uh-huh. Ja tak akurat byłem wychowany i ja na przykład uwielbiam artystę słuchać na przykład w całości, bo jeden utwór mi nic nie mówi. Jeden utwór jest zaledwie jakąś drobną informacją, czy ktoś potrafi zrobić bardziej, nie wiem, skoczny, hitowy utwór i tak dalej, ale o przekazie i na temat tego artysty mówi mi na przykład cały album. I wtedy ja też wiem więcej o tym człowieku niż
nie chcę już mówić, który album, ale miałem takiego znanego hip-hopowca, który no miał dwa takie bardzo chwytliwe utwory, no i postanowiłem przesłuchać dwie jego płyty, kupiłem sobie i słuchałem i stwierdziłem, że jakby tam w tym kontencie, w przekazie jakby nic więcej nie ma, nic więcej się nie kryje za tym i przestałem go słuchać, natomiast zacząłem słuchać innych raperów i tak samo, płyta naprawdę jest nierówna płycie i jak słuchasz w całości, no wyciągasz zupełnie inne wnioski, no. Wiesz co, polecam ci takiego rapera amerykańskiego, nazywa się Redman i to był przez szereg lat mój ulubiony artysta. I on miał wszystkie płyty koncepcyjne, ale generalnie na tych wszystkich płytach pojawiały się pewnego rodzaju jego symbole, jego takie no, powtarzające się motywy. I on miał zawsze na przykład taką postać, która się nazywała Dr. Travis, która przedstawiała go i rozpoczynała płytę. I jak była na przykład druga płyta, to on mówi: Redman, to jest twój drugi album, musisz go zrobić zupełnie inaczej niż zrobiłeś ten pierwszy. I jest któraś płyta, nagle słuchasz tego i nagle jest drugi utwór, pierwszy poleciał, nie ma doktora Travisa, drugi cholera, nie ma doktora Travisa i mówisz: kurde, ale spieprzona rzecz, no nie? I kończy się drugi album i druga piosenka i nagle mówi: tutaj doktor Travis, oficjalnie już zaczęliśmy album. A. I mówisz: o kurde, dobra, no zaczęło tak, się. Tak, nie? Tak, on miał tak, na każdej miał zawsze supermanowa piosenka, no nie? Mm-hmm. I za każdym razem słuchałeś wersji o tym, jakim on jest supermanowa. I miał pewne takie schematy, że jak przyzwyczaił do tego słuchacza, to dla mnie, jak ja czekałem na jego płytę, to była, ja już nie mogłem się doczekać, jaki będzie supermanowa, jakie będą skity i tak dalej. Natomiast ja się boję, czy w kinie nie dojdzie do czegoś innego, że nagle się okaże, że cholera jasna, trzeba wszystko robić krócej, że nie wiem, może trzeba robić 10-minutowe filmy, bo kurna... No nie wiesz tego, no to tak wiesz, jak widzisz, jak się z muzyką podziało na przestrzeni lat, no to nie uraczysz teraz jakiejś, nie wiem, wybitnej solówki gitarowej, która trwa, nie wiem, powiedzmy, już nie będę przesadzał, ale 45 sekund, a kiedyś po prostu czekało się na te utwory, bo wiedziałeś, że nie wiem, i znasz tych muzyków z imienia i nazwiska, nie mówiąc już o legendach, no, ale znałeś tych instrumentalistów, bo wysłuchałeś tej solówki, znalazłeś, czekałeś na kolejny album, na kolejną solówkę, zobacz, jak szerokie były te utwory, jak one się zaczynały, czasami ten wstęp trwał w niektórych utworach po minucie, po dwie, no niewielu artystów dzisiaj stać na to, żeby takie płyty tworzyć, może Marillion jeszcze i... A teraz masz takie wymogi, że no minuta ileś w radiu, żeby poleciało bez solówek, skrócone wersje, po 45 sekund, prawie jak reklama, tak? No w rapie na przykład mówią: słuchaj, nie pisz 3/16, kto nagrywa 3/16. Ty, ale ja lubię rap, no ja tak, lubię 3/16. No tak, Dla mnie może nie być refrenu, niech on 3/16 nagra pod rząd, niech nagra 48, kurna, marzę o tym. No nie? Tak. Natomiast jeśli chodzi o te solówki gitarowe, to wiesz co, ostatnio kolega gitarzysta pokazał mi takich młodych artystów, 20-parolatków, którzy napieprzają generalnie muzę, głównie solówki pod bity, że tak powiem. I powiem ci, że nawet niezłe wyświetlenia mają i też parę takich gwiazd powstało, które tylko na tym się koncentrują, no nie? A ja myślę, że to się też odwróci, że będziemy tęsknić za tym i wbrew pozorom, chociaż te wymogi branży filmowej stają się coraz bardziej restrykcyjne i faktycznie ja sam słyszę, no to nie może być, film nie może mieć 2:30. Trzeba to skrócić o pół godziny, trzeba pół godziny filmu wywalić. No ale ja mówię, jak mam wywalić teraz 30 minut filmu, skoro jakby wszystko się zgadza? No a nie, bo nie tym, może być. Ile nie może włożyłem być 2:30. Do pracy i no, właśnie tak zamknąłem to dzieło. No dokładnie, ale no... Nie, bo trzeba opierdolić produkt. No w większości no, żyjemy w takim świecie, że tak jak powiedziałeś, trzeba opierdolić produkt, a no niewielu może sobie pozwolić na to, żeby tworzyć tak, żeby
żeby ktoś mu zaufał i jego wizja, jego koncepcja, schemat, strategia, tak jak mówisz, była do zrealizowania. To jest bardzo ryzyko, bardzo... No... No bardzo trudne, jeżeli ktoś ma, no mówię, na to możliwość, to ja uwielbiam taką sztukę oglądać i mogę siedzieć 2, 3, 4 godziny nawet w kinie, no ale niewielu może sobie naprawdę na to pozwolić. Ja oceniam jako widz aktorów, mam na nich dwa parametry. Jeden to jest, że po prostu dobrze albo źle gra, i to jest pierwszy parametr, ale drugi, taki bardzo ważny, to jest dla mnie, czy aktor jest takim aktorem, który jak przeczytam jego nazwisko na filmie, to prawie że jest gwarancją dobrego filmu. W 100% tak nie ma nigdy, bo wiadomo, że każdy aktor, reżyser ma swój lepszy, gorszy moment i tak dalej. Natomiast jednak są tacy aktorzy, gdzie ja czytam, mówię, o kurde, skoro on zagrał, to chyba to powinno być coś dobrego. I pomyślałem sobie tak, że ty jesteś takim aktorem i w jaki sposób dobierasz rolę? Czy masz w tym jakiś klucz, czy tylko po prostu zainteresuje mnie scenariusz, czy też masz poczucie również, że bierzesz pewną odpowiedzialność za film? No, mam tą odpowiedzialność, ale ona jest na etapie bardziej scenariusza i jak dostaję scenariusz, to od razu mówię, co uważam jest do poprawy, nad czym trzeba by było popracować, albo jakie stawiam wymogi, żeby tą rolę przyjąć i co musi się wydarzyć, że ostatecznie podpiszę taką umowę. I to się przeważnie dzieje, bo ktoś wie, że ja chcę jakby dla dobra filmu, a nie, że mam zamiar im utrudniać, bo to nie o to chodzi, bo to też jest praca, której w sumie de facto nie powinienem wykonywać, tylko powinienem przyjąć rolę, nauczyć się tekstu, przygotować i pójść na plan, ale gdybym to robił, no to sam bym obcinał sobie skrzydła, bo czuję, że w czymś jest potencjał i coś trzeba by było zgłębić, pojechać, zobaczyć, dowiedzieć się. I to tak jak, wiesz, jak się spotkaliśmy na roście i teraz patrzę na to z perspektywy czasu i patrzę na te rzeczy z dumą, że tu niedaleko, jak przejeżdżamy tam z tyłu, zatrudniłem się w Rzeczypospolitej i tam chodziłem do gazety patrzeć, jak ten fach wygląda teraz, jak wyglądał wcześniej. Miałem taką starszą dziennikarkę, która jeszcze pracowała w starym stylu i też naczelny mi to pokazał, mówi, idź zobaczyć, ona nadal wycina kartki, nadal robi sobie okładkę, wiesz, i tak dalej. I przynosząc te informacje, które dałem Jankowi, potem mówi, dobra, super, jakby wprowadzamy, to będzie właśnie taki, jak teraz jeszcze sobie przypomniałem pierwszy na przykład sezon i widzę, jak wycinam, jak to układam i tak dalej, to sobie myślę, tego nie było, tak? Teraz myślę, tego nie było, tamtego i nagle czułbym się z tym źle, że spłycam właśnie czyjś zawód, spłycam coś, w co ten dany człowiek inwestuje całe swoje życie, swój czas przede wszystkim i teraz czułbym się z tym cholernie źle, że miałbym iść na jakieś skróty i pokazywać, nie wiem, już nie chcę tego nazywać czy prawdą, czy nieprawdą, bo to jest też bardzo subiektywne, no ale że pozbawiam kogoś jego narzędzi i tej wnikliwości, nie? Że ktoś mówi, no to tak wygląda dziennikarstwo? Ktoś patrzy, nie, no tu przeklejali, tu robili ten, potem się spotykali, potem trzeba było to jeszcze raz, potem trzeba było się spotkać, poprzekładać te kartki, no i no mnie to pasjonuje, więc tak na to patrzę, no nie wyobrażam sobie, ten etap przygotowań jest dla mnie no najciekawszy, najbardziej rozwijający, no bo mam bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy to przeżyli. I ja nie mam tych doświadczeń i tylko poprzez empatię z tym drugim człowiekiem jestem w stanie potem wejść na plan i w miarę umiejętności skupienia całej ekipy
próbować to, co widziałem, zaobserwowałem i w jakimś sensie doświadczyłem, przerzucić na ekran. Nie zawsze jest to możliwe, ale często się to udaje. Oczywiście te poszukiwania są trudne, bo czasami ktoś czujesz opór z czyjejś strony i ktoś nie chce i potem musisz szukać, nie wiem, drugiej, trzeciej osoby, jeździć, szukać i się umawiać właśnie na spotkania i weryfikować pewne informacje. No ale to jest przede wszystkim szalenie rozwijające. A jaki świat ciebie najbardziej wciągnął, który miałeś możliwość no właśnie zwiedzenia, że tak sobie powiem? No Tomka Beksińskiego to od razu odpowiadam, bo to jest tak szeroki świat i tak był on różny od etapu, w którym ja byłem wtedy, bo na pewno jego i księdza Jana Kaczkowskiego, ale to inna strona, że tak powiem, życia i śmierci, ale u Tomka tych informacji, wiedzy, opinii na jego temat było tak wiele, że jego opinii na swój temat było też tak wiele i jego chceń a propos, jak on ma być odbierany po śmierci i jak chce, sam kreował pewną rzeczywistość i jak sam chciał być odbierany już po śmierci, było bardzo dużo i ta weryfikacja, jeżdżenie po jego znajomych i w Sanoku i przebywanie w radiu i tam uczenie się zawodu Bartka Gila, pamiętam Radio Teheran, jeździłem o 1:00 w nocy do Radia Teheran i z Bartkiem Gilem audycję przygotowywałem się tam od 1:00 do 3:00 czy tam do 4:00 rano, pozdrawiam Bartka. Mam nadzieję, że wróci do Trójki Polskiego Radia, bo to była świetna audycja. No to był taki świat, w który wkroczyłem z ogromną, ogromną przyjemnością, bo brakowało mi takich przyjaźni, które potem gdzieś się w moim życiu nakreśliły, które polegały na tym właśnie, że dyskutujemy na jakiś temat, właśnie tak jak powiedziałeś a propos filmu, dyskutujemy, można by było wziąć, nie wiem, 10 minut filmu, o nim rozmawiać godzinę, no i tak jak wchodziłem coraz głębiej w ten świat, czy ojca Tomka, świat malarstwa, rozmów o w ogóle o definicji piękna, jak słuchałem tych rozmów z jego marszandem, no, które trwały po półtorej, bo on wszystko nagrywał po półtorej, dwie godziny, czy rozmów z Tomkiem w sytuacjach i bardzo krytycznych, kiedy Tomek mówi do ojca, że się zabije i rozmawiają o tym, jak o... Wiem, że to trochę niewłaściwe, co teraz powiem, ale jakby trochę co jutro zjedzą na obiad, bez żadnego przyklejania emocji do tego, tylko zupełnie na chłodno rozmowa o tym, czy się zabije i jak to zrobię i że dlaczego nie chcę żyć i tak dalej, to było to dla mnie porywające. No. Porywające w tym sensie, że widziałem ludzi, którzy tak bardzo intensywnie odbierają życie, że tak intensywnie chcą przeżywać to życie, że na wielu płaszczyznach myślą o tym życiu, nie tylko o swoim życiu, ale o też tym społecznym akcencie, który obserwują, że to są obserwacje socjologiczne, to są spostrzeżenia emocjonalne, to są spostrzeżenia a propos grup społecznych, że to są rozmowy tak naprawdę wielowątkowe i że ta ocena właśnie nie jest tak istotna jak sama rozmowa na temat, bo gdyby jedną rozmowę, która a propos właśnie ta, będę do niej wracał, bo to była właśnie rozmowa taka półtorej godzinna, a propos piękna, która się skończyła no właśnie banalnym stwierdzeniem, no czyli jednak uważasz, że to jest, ten obraz ci się podoba. No i na końcu ojciec Tomka mówi, no jeżeli chcesz, potrzebujesz takiej definicji dla siebie samego, no to mogę powiedzieć, że ten obraz jest interesujący, czyli no mogę powiedzieć, że on mi się podoba.
ale całe półtorej, ale ta rozmowa, no, no była fascynująca. No to jest tak, jak wiesz, można się napić lampki wina i powiedzieć, no smakuje, nie smakuje, a są ludzie, którzy poświęcają temu życie, cały rok przygotowują się do tego, sieją, zbierają, fermentują, urozmaicają, żeby jeden łyk wina, żebyś ty mógł w swojej głowie, żeby te wszystkie receptory zaczęły działać i nie wiem, przeniosły cię do jakiegoś wspomnienia. No ale to patrz. I można wszystko tak naprawdę dzisiaj spłaszczyć do, na zasadzie dobre, niedobre, fajne, czyli jak rolka w social mediach, dobra, przerzucam, nie, lewo, tak, nie, prawo, lewo, ładne, prawo, tak, smecz, nie smecz, mecz, nie mecz, piłka nożna, nie, snooker, przełączam program, a dobra, 5 minut meczu, dobra, to 5 minut tego meczu, to ten utwór, nie, dobra, daj następny, następny, dobra, nawet nie wiesz, co się tam wydarzyło tak naprawdę, bo no nie poświęciłeś temu uwagi, chęci i to się też chyba w ogóle, tak jest chyba w ogóle z kondycją człowieka w ogóle, że w pewnym momencie zaczynasz czuć, że, no, że gdzieś się zaczynasz gubić, rozdrabniać. No i wtedy jak odpowiesz sobie na pytanie, co ci sprawia przyjemność, jakie relacje, albo jak ja chcę, żeby to życie wyglądało, albo z kim chcę się przyjaźnić, o czym chcę z nim rozmawiać, no to zaczynasz stawiać granice, bo już na wiele rzeczy sobie nie pozwalasz, ale zaczynasz też odczuwać radość z przebywania z innymi ludźmi. No to dzisiaj właśnie mamy tak jakby nawet główny wątek trochę tej rozmowy, a przynajmniej na początku, bo wiele rzeczy, często się używa takich różnych trywializmów, jak na przykład a w dzisiejszych czasach i potem się mówi o czymś, co de facto było zawsze na świecie. Natomiast mi się wydaje, że można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach konsumpcja no właśnie sztuki zaczęła się trywializować i trochę tego szkoda, bo ludzie dalej wkładają w to kupę pracy, a czasami no, nawet więcej niż kupę, no po prostu to jest jakiś obłęd, żeby coś dowieść do końca i do takiego stopnia, jak to powinno być dowiezione. Ja się jeszcze zastanawiałem, mówiłeś o Janku... Ale tu znowu tylko dopowiem, że to znowu na samym końcu to i tak to jest, pytanie jest do siebie samego. Znaczy ja jestem w takim momencie, że w takiej ocenie, o której mówisz zewnętrznej, akurat w której przy Tomku Beksińskim było całe mnóstwo, komuś się podobało, komuś nie. Ja się nawet spotkałem z takimi rzeczami, że ktoś mnie zaczepił i powiedział, ale chujowo to zrobiłeś, ja znałem Tomka, to jest nieprawda, a potem ktoś przyszedł i powiedział, nie no super, to zrobiłeś, znałem Tomka. To na samym końcu jest pytanie do siebie samego, czy ty jesteś z siebie zadowolony? Czy uważasz, że dobrze coś zrobiłeś? I to nie jest pytanie do ogółu, tylko to jest pytanie, jak oni to postrzegają, tylko czy ty sam jesteś zadowolony ze swojej roboty, którą w to włożyłeś, zaangażowania, czasu i czy tobie to przynosi radość, satysfakcję i chcesz dalej uprawiać to, ten zawód. A to jest ciekawe, co mówisz, bo powiem ci tak, ja różne rzeczy sobie w życiu tworzę i bywają takie rzeczy, które nie mają totalnie żadnego przełożenia na miłość ogółu i na to, że nie wiem, dostanę za nie jakąś pochwałę, a ja sobie siedzę i to sprawdzę, mówię, kurna, to jest dobre, to jest dokładnie tak, jak ja chciałem to zrobić i wiecie co, niech stanie cały świat i powie, że to jest gówno, ja mu powiem, żeby spierdalał. No. Ale mam też sytuację, że powiem ci, że nie umiem się odnieść i chyba może w nowszych sytuacjach, teraz jak właśnie się przecięliśmy na roście, powiem ci, po parę razy sobie przewijałem te mini scenki i tak mówię, kurde, przy tej to dowiązałem, ale nie wiem, cholera jasna. Nie umiałem się zdecydować, że czy to gra, czy nie. No, czasami ma się w sobie to poczucie, a czasami można go nie mieć. Ja się jeszcze zastanawiałem o Janku, powiedziałeś o tym, jak wyście
też współtworzyli dużo rzeczy. A czy ty też czasami współpracowałeś z takimi reżyserami, którzy nie cierpią, żeby ingerować w ich dzieło, jeszcze szczególnie jak są scenarzystami też? I co wtedy? Bo ja znam na przykład taką osobę, która, żeby było jasne, moim zdaniem jest bardzo dobrym reżyserem, ale tam dyskusja, nie, że jej nie ma, ale jest dużo bardziej ograniczona. Ja byłem u Janka, to była dla mnie na przykład nowa rzecz, okay, taka, że Janek powiedział, dobra, Wini, to strzel tu jakąś rozbiegówkę na początek, coś powiedz. A co, mam wymyślić? A ja, super! O Boże, to tylko dodawajcie mi ten, ja w ogóle wam będę cały tekst wymyślał, ja to lubię akurat, ja tak też, nie? Ja też. Ale wiem, że nie wszystkim się to podoba. No, ale to mówisz o dwóch stronach. No to jest kwestia, no znam aktorów, którzy no nie zaimprowizują no dwóch zdań. Tylko mówią, ja mam to w tekście i ja to gram, tak? I to są genialni aktorzy, którzy po prostu nie lubią improwizować. Z różnych względów, powodów i tak dalej. No, ale... Zapytałeś o reżysera, więc ja chyba nie pracowałem z takim reżyserem, który by aż tak takim innym doświadczeniem była na pewno praca z Pawłem Pawlikowskim przy Idzie, bo pomimo tego, że czasami poświęcaliśmy przerwę i Paweł przychodzi i mówi, słuchajcie, potrzebuję, żebyśmy poszli to jeszcze przegadać, żeby ułożyć to w inne zdania, bo coś tam już sobie podmontowałem i tu mi to nie leży i chodźcie, popróbujemy sobie i poszukamy czegoś nowego, no to też była otwartość Pawła, ale potem już było trzymanie się tego, co znaleźliśmy i to, jak Paweł chciał, żeby to było powiedziane i zagrane. Więc to była zdecydowanie jego wizja i to była bardzo ciekawa dla mnie lekcja wkładania siebie całego w czyjąś koncepcję. I uważam, że taki mam zawód. Znam aktorów, którym reżyser mówi coś, że mają realizować, a oni na przykład z powodów, nie wiem, czy wyznaniowych, czy poglądowych, mówią, że oni tego tak nie zrobią, bo mają inne poglądy na ten temat. Uważam, że się trochę mieszają, trochę się robi chaos w pojmowaniu tego zawodu i swojej funkcji. No tak, bo jak się gra gangstera czy kogoś, to przecież się nie jest gangsterem do tej cholery, albo jak Terminatora się gra, to się nie jest Terminatorem. No tak, ale to bardzo łatwo obalić, tak? Ale jednak jak ktoś jest zawzięty i powie nie, bo ja nie chcę reprezentować, chcę stanąć w obronie jakiegoś poglądu, mimo wiedzy i no to się... No to trzeba się jednak ścierać z tym kimś i... No i próbować dojść do porozumienia, ale no, to są jakieś takie naprawdę rzadkie przypadki, które mi się w życiu zdarzały. Może jeszcze jedna, że aktorka, nie wiem, nie doczytała, że na przykład ma być w jakiejś scenie nago i czuła bardzo duży dyskomfort z tego powodu. I rozmawialiśmy bardzo długo, pamiętam, na ten temat. O poczuciu bezpieczeństwa, jak najmniejszej ilości osób i tak dalej, żeby się to nie skończyło, po prostu, wiesz, no, czytałaś, masz to zrobić, umowa podpisana i tak dalej, tak, no tego unikamy, tak. A wiesz co, to jest ciekawy temat, który też chciałem poruszyć, bo czytałem sobie o różnych takich doświadczeniach, które zresztą nie tylko od ciebie słyszałem też u innych aktorów, o takim, jakby to powiedzieć, trochę przemocy w świecie kina, od strony nauczania, po czasami jeszcze no,
może trochę dawniej przemocowych reżyserów i różnych akcji, że tu najważniejsza sztuka i nagle jedziemy po człowieku albo komuś mówimy. Ja zapamiętałem taki tekst, gdzie ktoś powiedział, że może ojciec ci powinien umrzeć, bo byś ten lepiej poczuł smutek. A z drugiej strony mamy teraz duże standardy, które chyba w dużej mierze narzucają nowe platformy streamingowe, gdzie już nie ma miejsca na nie wiadomo jakie zachowania. Czy my jesteśmy teraz w złotym środku, czy mamy problem z tym, że zacznie się przegięcie w drugą bańkę, że nagle cholera jasna, dużo nie będzie można, bo tego urazimy, bo tamtego, bo tam ktoś nie chce tak, a siak, a tu trzeba coś powiedzieć i wiesz o co mi chodzi, żeby myślę o tym, bo rozmawiałem wczoraj i w domu i z przyjacielem też filmowcem, rozmawialiśmy na ten temat, bo powstał case właśnie tego, że jak wyglądają w ogóle przygotowania z osobą, która ma pilnować tych rzeczy na planie, czyli tym instruktorem od spraw intymności na planie i tak dalej. Ja jak zobaczyłem, jak oni mi przedstawiali wersję i jak to zostało pokazane teraz w jednym z seriali i jak to wygląda, jakie oni mają doświadczenia, no to byłem w szoku, no bo oni mówią, no, że próba polega na tym, no to dotknij go tutaj, czy ty się czujesz z tym komfortowo, no to teraz jakby dotknij go tu, czy ty się też czujesz, co czujesz, jakby, czujesz się z tym... muszę to określić. No właśnie, ja uważam, że ta forma jak takiego dotykania, no nie wiem, dla mnie ona jest totalnie jakąś abstrakcją i sama w sobie no niesie duży dyskomfort. Więc ja tak nawet, kiedy jest osoba od tych scen intymnych, no to omawiamy raczej... Ja podchodzę do tego bardzo technicznie, więc rozmawiamy jakby technicznie z reżyserem, jakby co chcesz uzyskać, jaki chcesz mieć efekt, jakby co będziesz pokazywał, jak będziesz to kręcił, ile... No to jeżeli nie pokazujesz dołu, no to w tej namiętności nie musisz używać ręki, nie wiem, macając partnerki, tylko wiesz, że kadr jest tutaj, więc całą uwagę skupiasz na dawanie emocji tego, co chce reżyser w tym konkretnym kadrze, a nie tym, co się dzieje jakby pod spodem, nie? No to jest takie wyznaczenie granic, którym jedna i druga osoba czuje się komfortowo. Chociaż to i tak jest względne, no bo jeżeli grasz na przykład scenę, w której kogoś... to i tak będziesz odczuwał bardzo duży dyskomfort. No więc to jest szalenie trudne do określania, ale nie dając takiego zaufania, że jedna i druga osoba przy obecności tego koordynatora od scen intymnych i reżysera nie dojdą wspólnie do porozumienia, bo w gruncie rzeczy i tak na samym ekranie chodzi o to, czy my w to wierzymy i czy czujemy prawdę emocjonalną i fizyczną, która opiera się w istocie na zaufanie jednej osoby do drugiej. No nie ma i otwarcia jednej osoby na drugą. Jeżeli tego otwarcia nie ma chemii, nie ma niczego, widzimy, że jedna osoba gra, druga jakby jest półobecna albo nieobecna, no ja się trzymam tej zasady, którą gdzieś kiedyś też przepytałem, że kamera prawdę ci powie, no i postawisz to przed kamerą i to wszystko widać, no czy ty jesteś w tej scenie, czy cię nie ma, czy ty masz otwartość, czy ty jesteś skupiony na tej osobie, czy ty myślisz, nie wiem, sobie o czymś zupełnie innym, no ale jest to niewątpliwie trudny temat, no bo też nie ma żadnych takich, może są te wytyczne, czy, ale myślę, że ta funkcja, zawód, profesja będzie się jeszcze rozwijał, że my będziemy wiedzieć, że ta osoba ma mieć wykształcenie psychologiczne, że może bardziej trzeba tu dać taką opiekę psychologiczną, w sensie, żeby no nie wiem, żeby po takiej hardkorowej scenie, nie wiem, podomykać to z tą osobą albo dać jej poczucie bezpieczeństwa, bo może czasami ta osoba po scenie potrzebuje się po prostu przytulić i
i wypłakać, tak? A kiedyś to się łatwo załatwiało, bo kiedyś nie było tych tematów i brało się flaszkę, upijało się, grało się sceny i szło do domu, ale nie twierdzę, że to było lepsze rozwiązanie. A z drugiej strony jeszcze, wiesz co, zastanawiam się, skoro po tutaj też zeszliśmy do tych scen intymnych, to nie masz wrażenia, że często te sceny są trochę przeromantyzowane w kinie. Mi brakuje czasami tak, znaczy ja powiem tak, ja w ogóle w kinie nie bardzo jako widz potrzebuję w ogóle sceny seksu. Mhm. Dla mnie mogłoby być, poszli do łóżka, Terek, ja bym chciał oglądać seks, to sobie mogę porno obejrzeć i mam seks. Natomiast czasami zastanawiam się, że jeżeli on już jest, to po cholerę ten seks jest. No chyba po to, żeby coś opowiedzieć o tych ludziach, że jaka jest... No to ja, jeżeli chciałbym się na przykład coś dowiedzieć, to chciałbym się czasami dowiedzieć, nie to, że oni są nie wiadomo jak zakochani w sobie albo coś, tylko że na przykład, nie wiem, że mają dziwny fetysz, albo że są jacyś w tym nieporadni, albo coś jakiegoś takiego bardziej ludzkiego. Brakuje mi w tych scenach intymnych to, że ten seks jest taki przeromantyzowany. Oni tak zawsze mówią tak, ja bym chciał, żeby ktoś, nie wiem, komuś powiem, po prostu usiadł na twarzy albo coś. No to już mocna wizja. ale odniosę się do tego, że są, no tak, są przeromantyzowane, no bo jest w nas taka, taki pierwiastek, nie wiem, romantyczności i fantazjowania na ten temat. Oczywiście to nijak współgra z rzeczywistością i z doświadczeniami wielu osób, więc ja może w jakichś takich wyjątkowych chwilach ludziom się zdarza mieć taki skupiony, romantyczny seks z, nie wiem, z grą wstępną, z dotykaniem się po twarzy, no całowaniem po nosku, po oczkach i potem ten pierwszy, jak, prawie jak w zwolnieniu, pocałunek, wiesz, i tak dalej, no to no myślę, że to jest dlatego, że lubimy fantazjować, tak? Że te fantazje i ta struktura w ogóle fantazjowania w nas jest kreowana od dzieciństwa, od pierwszych bajek Disneya, które oglądaliśmy, po wszystkie królewny, które po kolei, wiesz, odwiedzasz, jak jesteś w Disneylandzie i one przecież przyjechał książę, on ją tak objął, on ją pocałował i ona się wtedy przecież obudziła, czyli fajnie, udało się. Czyli spełniamy, mamy wryte w głowy poprzez bajki i poprzez w ogóle całą kinematografię i tak samo to jest ten sam problem, co w filmach wojennych. To się oczywiście zmienia mocno, bo przynajmniej w filmach dotyczących II wojny światowej i tych spraw związanych z Auschwitz, no bo mamy dwa kapitalne totalnie filmy. No. Była strefa, teraz jest... Już mam gadać? Tak. Była strefa interesów, a jeszcze wcześniej było Na Zachodzie bez zmian. Wspaniały też niemiecki film, który mnie poruszył, więc nie jest ta... Utarło się jakieś takie powiedzenie, że no już ile można robić filmy o II wojnie, o Auschwitz i o innych. No okazuje się, że trzeba o tym przypominać i ludzie robią naprawdę na nowo genialne rzeczy. No te trzy filmy no jakby o tym w 100% zaświadczają w zupełnie innej perspektywie, bardziej ludzkiej, bardziej społecznej, zwłaszcza, że no żyjemy w czasach, gdzie ta wojna jest jakimś takim modusem, który cały czas gdzieś tam na plecach czujemy. Szczególnie, no. Że jest teraz blisko nas. No tak, dlatego mówię, że to jakby gdzieś tam głęboko czujemy, że te czasy są w jakiś sposób niebezpieczne, a jak w ogóle wejdziemy w to, no to tych my tylko znowu żyliśmy w jakiejś ułudzie, że tego nie ma. Przecież działo się, jakby prześledzić Rosję i od czasów II wojny światowej, to nie był czas pokoju i tak dalej. No, no wchodzenie do całej sprawy z Osetią, Gruzją, ataki i tak dalej. Wojny czy Czeczenia i tak dalej. No to przecież wszystko się działo i tylko zaczynamy o tym myśleć, kiedy gdzieś bezpośrednio ma zacząć
dotyczyć to nas, więc te stereotypy, czy to wojenne, czy właśnie tych mechanizmów właśnie fantazjowania o księciu na złotym rumaku i tak dalej, one są w nas, dlatego te filmy są tak kręcone, stąd też te nazwy romantyczna, tak, komedia, no bo ona ma zawierać ten aspekt fantazjowania, romantyczności, że my teraz spotkamy takiego, że gwiazda, nie wiem, wejdzie do biblioteki jak w Notting Hill i ona może zakochać się w zwykłym bibliotekarzu, który tak. po prostu ją też pokocha i w ogóle będą żyli długo i szczęśliwie, no bo jest w nas ta potrzeba, no, że my wierzymy, że będziemy żyli długo i szczęśliwie. No. A potem żyjemy swoim życiem i rozumiemy, że to w ogóle nie chodzi o to ani o długo, ani i szczęśliwie, tylko chodzi o to, kim my jesteśmy, kim się stajemy, czego się dowiadujemy o sobie, albo czego chcemy się dowiedzieć o sobie i przede wszystkim, czy mamy odwagę w dzisiejszych czasach decydować się na coś niestandardowego, nie żyć według stereotypów, tylko dowiadywać się, czy my to akceptujemy i my reprezentujemy człowieka, którym chcemy się stać, albo którym chcemy być. I myślę, że to są istotne pytania a propos siebie samego, tak? Bo my, mówię my, bo też się z tym mierzę, że te stereotypy, utarte mechanizmy, które są w nas, zmuszają nas do podjęcia jakichś decyzji. Jak ich nie podejmujemy, to stoimy w miejscu i nic się nie wydarza. Potem się frustrujemy, czemu się nie wydarza, no bo życie wymaga jednak odwagi, wymaga weryfikacji. Wymaga weryfikacji znajomych, przyjaciół, stawiania właśnie granic, rozwoju, czy to partnerstwa, związku, bycia ojcem, potem w innych aspektach społecznych bycia dziadkiem, bycia pradziadkiem i myślenia o śmierci, w ogóle o życiu, o sensie. Jeżeli my o tym nie myślimy teraz, no to niektórzy się budzą właśnie za pięć. Też spotykałem takich ludzi i wiem, że ludzie zaczynają żyć i naprawdę to potwierdzają, że ich życie na przykład zaczyna się, nie wiem, po 70 czy po 60, bo zaczynają się wtedy odważać, rodzice ich już dawno pomarli, więc nie mają takiego bezpośredniego odnośnika do tego, że ktoś im mówi, że masz tak żyć albo masz tak robić, masz chodzić do kościoła, nie możesz zmienić wiary, no ale dlaczego nie? No, ja na przykład to wszystko zmieniłem, ale może tak nie krzyczeli do mnie w domu. A ty masz poczucie, że zawalczyłeś w życiu o swoją tożsamość, o to, żeby być odważnym, być sobą i reprezentować swoje poglądy, a nie te narzucone? Myślę, że cały czas to się dzieje. To się dzieje, ale wiem, że na wiele rzeczy nie miałem odwagi i weryfikuję to, ale też wiem, że pójście za czymś, to tak jak jest pójście za czyimiś oczekiwaniami, za modą albo za emocją też nie jest do końca dobre. I sprawdza mi się to, jak idę na terapię i spotykam się z moją terapeutką i rozmawiamy i nawet jak ja mówię, wiesz co, ja nawet dzisiaj jak jechałem do ciebie, mówię, miałem takie myśli w głowie, że ja już powinienem coś zrobić, że ja już powinienem podjąć jakąś decyzję, albo że ja już powinienem coś, bo już mi głupio było tobie dzisiaj o tym mówić, bo wydawało mi się, że ty masz oczekiwania wobec tego, że znowu o tym rozmawiamy, a ja nadal to jeszcze rozkminiam, nie podjąłem decyzji i źle się z tym czuję i przyjechałem na następne spotkanie i ułożyłem to sobie w głowie, przepracowałem, gdybym dwa tygodnie wcześniej w emocjach podjął decyzję, gdyby ona dała mi chociażby impuls, że tak, że ma takie oczekiwanie, no ile możesz drążyć jakiś tam temat, to ja bym podjął złe decyzje. Źle bym się zachował w stosunku do osób, którego problematyka moja gdzieś tam wewnętrzna dotyczyła i podziękowałem jej za to, że nie dała mi tego odczuć, że pozwoliła mi mieć ten czas dla siebie, żebym ja poukładał sobie w głowie i nie myślał o tej sytuacji jakoś, co wy mi zrobiliście, albo jak wy ze mną postępujecie, tylko żebym miał ten czas, żeby to przedefiniować na to,
co ja w tej sytuacji chcę, jakie ja mam oczekiwania, co mi to zrobiło i jak chcę, żeby dalej to wyglądało od mojej strony. A ty masz poczucie, że cały czas powinieneś takie terapie odbywać, czy już nie czujesz, bo ja już słyszałem jakiś czas temu o tym, że gdzieś w którymś momencie może to trzeba uciąć? Długo jesteś w terapii? Wiesz co, ja już nie liczę lat, bo to nie chodzi mi o to, w gruncie rzeczy nie chodzi mi o to, że to się tylko tak na oleś migną. No. Też byśmy mogli. Wiesz co, ja nie patrzę tego w ten sposób. Mnie to rozwija, ja mam świetną... Pozdrawiam cię, Grażynko. Widzimy się w niedzielę. Mam świetną terapeutkę, z którą mam bardziej relację taką, powiedziałbym, przyjacielską, z którą przyjeżdżam i sobie po prostu siedzimy i ona też nie pilnuje czasu. Jeżeli nie musi, siedzimy czasami 2-3 godziny i rozmawiamy o życiu, o różnych zjawiskach. Robimy kawę, sobie siedzimy i rozmawiamy. No, ja i to takie... mnie rozwija fantastycznie. Po prostu uwielbiam ją, uwielbiam spędzać z nią czas. Uwielbiam z nią rozmawiać o wielu tak naprawdę rzeczach. I wiem, że też mam wpływ na jej myślenie i na to, jak ona gdzieś tam życie postrzega i vice versa, więc no, z tą rzeczą, że faktycznie płacę, tak, za tą wizytę. A nie znalazłeś sobie trochę przyjaciela takiego? Ja mam takich przyjaciół. Mam takich przyjaciół, z którym rozmawiam, czy o kinematografii, którzy przyjeżdżają i czasami sobie po prostu zresetujemy głowę i gramy sobie w PlayStation, a potem sobie porozmawiamy właśnie o jakichś zjawiskach społecznych i rozkminiamy. Czy tak właśnie a propos, jak właśnie parę dni temu, to teraz były świetne mecze Ligi Mistrzów i przyjechał do mnie mój przyjaciel i rozmawialiśmy, jak to wygląda od strony psychologicznej, jak to wygląda w rzeczywistości na planach i zastanawialiśmy się, jak to ugryźć, jak to jeść, w ogóle jak to się zmienia, czym to dzisiaj jest, jak mogłoby to wyglądać, albo w jakim kierunku ma być. I siedzimy i są to... Jest to bardzo kreatywnie, bardzo ciekawie spędzony czas z kimś takim, nie? Słuchaj, a... Czy z Andrzejem Sewerynem? No nie dlatego się z nim zaprzyjaźniłem, że chociaż lubimy się wydurniać i kurwą sobie rzucić i jest wspaniałym gościem, no ale... Ale przede wszystkim jest to... Skarła. No dokładnie. Ale, przepraszam, w niskorosłego. W niskorosłego, ale... no ale jednak zmuszamy się do rozmów, nie wiem, o państwowości, o tym, co się dzieje społecznie, tak? O tym, co się... Zdajemy sobie sprawę, bo im zarówno Andrzej, jak i ja czytamy gazety i nie opieramy swojej wiedzy tylko na tym, co przeczytamy jakby w takiej szeroko dostępnej informacji, typu wejdę na chwilę na i na tym będę opierał swoją wiedzę, tylko czytamy gazety, zgadzamy się z czymś, nie zgadzamy, wiemy, jakie są problemy, nie wiem, chociażby rolników w Zielonym Ładzie, sprawa ze zbożem i musimy to zrozumieć, że te sprawy gospodarcze są cholernie ważne, bo to nie jest tylko sprawa rolników, że oni teraz protestują, bo im znowu coś nie pasuje, tylko to są rzeczy bardzo fundamentalne, które są dla nich istotne, bo rozwala się gospodarka. Gdzie my jedziemy? Słuchaj. Tylko dokończę, rozwala się gospodarka nie tylko u nas poprzez ten Zielony Ład, ale też w Hiszpanii, we Francji to są problemy. Tam też przecież rolnicy teraz strajkują i nie z tego powodu, że całe południe przecież Hiszpanii, no bo sprawa pomidorów i tak dalej, które przyjeżdżają. To ta sama zasada co u nas. Pomidory przyjeżdżają z Maroko, jest przeczepiona jak z pszenicą. Jest przeczepiona etykietka, jedna firma przeczepia etykietkę na hiszpańskie. Inflacja wzrosła, oni dostawali 50 eurocentów za kilogram, teraz dostawają, gdzie wszystko wzrosło w górę, oni dostawają 20 eurocentów, gdzie i tak już nie mają wody i odsalają już ją z morza. No i gdzie 10 lat temu dostawali 50 eurocentów, dzisiaj dostają 20 eurocentów, no bo pomidory z Maroka przyjeżdżają, zostaje przyklejona pieczątka i są już, już są hiszpańskimi pomidorami. No i podobnie jest ze zbożem i z wieloma innymi szczegółowymi, że tak powiemy, aspektami rolnictwa, nie? W tym kraju. W różnych krajach Europy. Ale wtedy siedzisz i rozmawiasz.
Gdzie jesteśmy? Słuchaj, jesteśmy w takim miejscu, które chyba lekko pomyliłem, a tu mam takie swoje jedno miejsce, które chciałem ci pokazać. A co ty masz tam w bagażniku? Nie, nic, tam chyba jakiś mi ten, się bagaż poprzewracał trochę. Słuchaj, tu mam do ciebie taki temacik. Nie, tu sobie zawrócimy jeszcze. Wszystko okej. Okay. Zagadałem, się... nawet nie wiem, patrzę, gdzie jesteśmy. Wiesz co, tak sobie tutaj... Bo wiesz, że musimy wracać się... pomału, bo... Nie, niestety muszę... Znaczy, niestety, ale muszę wracać do... Słuchaj, zaraz tu załatwimy wszystkie nasze sprawy, raz, dwa. Ty, a powiedz mi jedną taką rzecz, a... Ale tylko to są właśnie te szczegóły, wiesz, że jak wchodzisz w to, to nie oceniasz tej sytuacji, że o kurwa, znowu blokują nam drogi, chociaż uważam, że wymierzanie sprawiedliwości przeciwko ludziom, którzy są za nimi, no jest trochę niewłaściwe, no. Bo jechałem ostatnio 6 godzin 300 km i dostawałem wściekłości w samochodzie. Powiedz mi jedną rzecz, proszę ciebie, a jak ci się współpracowało na roście z Wojtkiem Kalarusem? O właśnie, jesteśmy tutaj. Wojtkiem Kalarusem. No. Nie wiem, czy ja w ogóle chcę, nie wiem, opowiadać o współpracy z kolegą, no bo nie wiem, no Wojtek jest po prostu dość, no nie wiem, no jakiego słowa użyć, nie wiem, no dosyć specyficznym człowiekiem, więc no chyba nie chciałbym o nim rozmawiać w ogóle. Słuchaj, a ja właśnie chcę to chyba o nim dzisiaj porozmawiać, bo ja ci powiem taki, taką, nie przemyśl tam, taki jeden hit ci rzucę tutaj, bo wyobraź sobie, że to całe aktorstwo Wojtka to jest taka trochę przykrywka. Słyszałeś o tym? Nie. Nie? Znaczy, no Wojtek jest specyficzny, no mówiłem to. No. Słuchaj, no to powiem ci tak po prostu. Słuchaj, on jest gangusem z 2000 lat i trochę chyba sobie zagrał siebie w ogóle w tym filmie, możesz mi wierzyć albo nie. Moja rodzina w ogóle się przecięła z nim w latach dwutysięcznych i ja ci powiem, że ja odchorowałem dosyć mocno to. No nic, to, że musiałem z nim grać, kurwa. Wiesz co, kurwa, ja ci chcę coś pokazać po prostu. I dlatego cię tu przywiozłem. Zaraz zobaczysz, co się tu dzieje, o co tu chodzi. Gdzie my jesteśmy, co to jest? To jest takie moje miejsce specjalne. Słuchaj, ja tu włączę kamerę na chwilkę i zaraz zobaczysz, co się dzieje. Ale ty gdzieś idziesz, czy...? Nie, wysiądziemy sobie razem. Co ja chciałem coś tu załatwić z tobą razem, wiesz? Tylko ja nie wziąłem, kurde, żadnego... Mam kurtki. Słuchaj, ze sobą, nieważne, nic nie potrzebujesz. Ja tu wszystko mam. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Za was, stary. Jestem przygotowany. Nie, to co ty odpierdalasz? No, zobaczysz, co odpierdalam. Bo wiesz co... Chodź, kurwa. Zaraz zobaczymy, czy jesteśmy ludźmi czynu. Czy tylko, kurwa, udawania i pierdolenia. Nie, no ja... Zobacz, kurwa, stary. Co ty, przejebany jesteś? Co jest, też? Kurwa? Hokus pokus, skurwysyny. Co ty myślisz, kurwa, że z kim masz do czynienia? Nie, no to jest... Się, kurwa, co ja jakieś robicie programy? Skurwysyn pierdolony, cześć, kurwa! On mi mało rodziny nie pozabijał, kurwa! Zamknij mordę, gruby! Rozumiesz, kurwa? Gruby, no panowie, zamknij mordę, no, kurwa, co jesteś na diecie, że cię rzuca? A ty masz za mało filmów, kurwa, że się bawisz z nim w takie chujowe rzeczy? Kluczyki dawaj, kurwa, raz. No raz, kurwa! Debilu jeden. Kurwa! No ale... Jeszcze jeden taki, kurwa, numer z kimkolwiek, z moją rodziną albo z czym, to zobaczysz, kurwa. Dół se wykopałeś? To dobrze, bo nie ma schronu. Tobie, kurwa... Będziecie wypierdalać na butach do Warszawy. Wojtek! Wojtek, kurwa, nie ma Wojtek. Spierdalaj!
Wojtek, no kurwa, zostań, poczekaj, bo ja nie mam jak... Nie no, jaja sobie robisz, stary, no czy... Ty, to jest pierdolony skurwiel, człowieku, ty nie wiesz, kurwa, co byśmy przez tego chuja przeżyli. Kurwa, go chciałem zajebać, tak? Tak, to właśnie, kurwa, to chciałem zrobić, kurwa, rozumiesz to? Nie no, kurwa, człowieku, ja nie wiem, ja mam teraz, mam tyle, co mam na bilet, kurwa, na PKS, człowieku. Ja stąd spierdalam w ogóle. No czekaj, kurwa, Dawid! No nie no, stary, no kurwa, przyjeżdżasz do mnie do domu, wyjeżdżamy gdzieś, przywozisz mnie, kurwa, na pole, pojebany jesteś? Ja no, pierdolę, no kurwa, kurwa, no i... ja nie chciałem, kurwa, ja kurwa, Dawid. Nie no, powiedz, kurwa, że to jest jakiś żart, kurwa, głupi, bo ja chcę wrócić do domu, kurwa, za chwilę. Chodź, kurwa. Ja nigdzie nie idę, ja chcę jechać do domu. Masz za... Dzwonię do agenta i tyle, kurwa. No nie no, Dawid, kurwa, ty, no... Ja do Wojtka nic nie mam, człowieku, ja nie chcę, ty, żadnych, ale kurwa... ja nie chcę mieć żadnych kłopotów, kurwa, ja ale wiem, ty że nie on wiesz, ma... co to jest za gość w ogóle, kurwa, masz. Ja słyszałem, kurwa, ja dzwonię, nie wiem... Ty, no nie dzwoń, chodź, kurwa, chodź. Kurwa, ja... nie mam zasięgu tutaj, pierdolę. Ty, no... Kurwa, ja pierdolę. Ech. Ty. Ja nie wiem. A ty w tym filmie, co ty grałeś tego księdza, kurwa, to ty go poznałeś w ogóle? No, nie wiem, po chuje cię to. Ożył wtedy, czy? Nie no, człowieku, o czym ty do mnie mówisz teraz? No. Przepraszam, bo ja myślę, jesteś... nie wiem, kurwa, już mi się pojebało, kurwa. Myślałem, że może ten, kurwa, kurwa, nie wiem, czy to jest wywiad, czy co to jest, kurwa. Ty no, jak... Jest jakaś ulica gdzieś, czy coś, żeby chociaż, nie wiem, no, żebyśmy gdzieś doszli w ogóle. Ostatni raz, kurwa, do mnie dzwoniłeś. Kurwa, ja pierdolę, ty. Masz zaznaczyć, że ja nic do Wojtka nie mam, rozumiesz? Ja pierdolę ten, kurwa, macie, ja kurwa rozpierdolę. Po co ty w ogóle w takie rzeczy wchodzisz, człowieku? Po co się w takie rzeczy wpierdalasz, stary? Co było, to no, było. Ale co było, kurwa, stary? To było, kurwa, to było, pojebany jesteś! Pierdolę to, kurwa! No Wojtek, człowieku, pojebany, kurwa, jesteś! Co Dawid, było, to było! Kurwa, weź się jebnij w ten pusty łeb, kurwa! Dawid! Ja do Wojtka nic nie mam, ja wiem, kurwa, co się wydarzyło wcześniej. Co było, to było, rozumiesz? Co jest w lesie, kurwa, zostaje w lesie, kurwa. Dawid, kurwa, ja cię... Nie rób mi takich rzeczy, kurwa, ja sam mam... I co mi teraz będzie, kurwa, wydzwaniał? Ja mam dla kogo żyć, człowieku. Nie rób mi takich rzeczy. A co, bo ja, kurwa, bo ja nie mam dzieci, to ja nie mam dla kogo żyć? Myślisz, kurwa, że tylko ty, kurwa, twoje życie... Nie rozmawiam z tobą, spierdalaj, kurwa, nie chcę cię w ogóle znać. Dobrze, miałem czujkę, kurwa, żeby nie odbierać telefonów od ciebie, kurwa. Mówili mi ludzie, kurwa, uważaj na niego, bo odpierdoli coś i potem będziesz miał. Nie, bo... Nie denerwuj mnie. Nie idź za mną, kurwa, nie łaź za ale mną, gdzie kurwa. Ja mam, kurwa, tam iść? Tam wypierdalaj, kurwa, do lasu. Pojebało to? Idziem, kurwa, wypierdalaj do lasu, kurwa. Skąd ci, kurwa, kurwa. Wypierdalaj, kurwa. Ty, no ja pierdolę. To, kurwa. Jesteś nienormalny, kurwa, człowieku. Idź się leczyć. Halo? Jest tu ktoś? Halo, dzień dobry. Nikogo nie ma, stary, no ja to ustawiłem. Dobra, nie rozmawiaj do mnie, nie odzywaj się, kurwa, do mnie, literalnie, nie mów do mnie nic. Ja pierdolę. Ty no, chodź do tej, kurwa, drogi. No. Dobra, ja nic nie pierdolę, kurwa, stary. Kurwa, jest tu zasięg. Ja pierdzielę. Ja nawet nie wiem, gdzie my jesteśmy, kurwa. No tu takie miejsce, kurwa, mam, bo...
Czekaj, bo tam chyba coś... Aż mi kurwa noga boli. Ty Dawid... Co? Kurwa... Ja pierdolę. No weź się tak na mnie nie obrażaj. Kurwa już stary, wiesz ile jak... Kurwa kolegów, kurwa potraciłem w zeszłym roku. Dobra, potem mnie dojedźmy do Warszawy i potem się jakoś dogadamy, bo to wiesz, nie ma teraz co na gorąco, bo... Sorry, że cię tam kopnąłem. Nie no, kurwa, ty... Już mi się kurwa należało, ja pierdolę. Myśmy kurwa gadali o przemocy, a potem masz. Życie wszystko weryfikuje. Ty, ja pierdolę, kurwa. On tu kurwa jedzie. Nie, ja stąd spierdalam, kurwa. Kurwa. Ty, kurwa. Ale to nie jest Wojtek. Ale czy to kurwa wóz nasz? Ale kto tam jest? No, kurwa ty, no. Co wy tu, kurwa? Ty, a skąd ty masz, kurwa, tą furę? Jak skurwa, skąd mam furę? No, pożyczył mi kumpel furę i tyle. A co? Co wy tu, kurwa, robicie? Ja pierdolę, człowieku, myśmy mieli taką akcję, że... Ja pierdolę, no nie, ja pierdolę, no ja nie mogę, człowieku. Kurwa. Ty. Ja pierdolę, co to jest? Jak co jest? Wsiadaj, kurwa, się pytasz, dawaj. Wsiadaj, kurwa, jedziemy. No wie co, ja idę na PKS. Wiesz, gdzie panie, ty masz ja kurwa PKS, masz 5 km do PKS-u? Nie, no wsiadaj kurwa, nie, ci mówię! Trzymaj się! Nie, na razie, cześć. Hej, cześć! Cześć, kurwa! Dawaj wynik, kurwa! Dawaj! Dawaj, mordo! Dawaj, mordo, bo ja nie mogę mieć typału, kurwa, chodź! Dawaj, bo nakręca! Ja nie mogę biec, ja mam astmę! Ja mam astmę! Ja nie mogę biec! Ja nie mogę!